Prawie 60 lat temu, a dokładnie 17 października 1924 roku, do kozienickich stajen zawitały pierwsze konie pełnej krwi angielskiej. Od początku trafiły pod bardzo dobrą opiekę ówczesnego kierownika stadniny Ryszarda Zoppiego. Tradycję tę już od 30 lat kontynuuje obecny dyrektor Jerzy Jaworski. Podstawowym zadaniem stadniny jest wyhodowanie możliwie jak największej liczby takich koni, które w próbach na wyścigach wykazałyby się szybkością, wytrzymałością, doskonałym zdrowiem, mocnym organizmem, dobrym charakterem i odpornością, a więc wykazały to, co nazywa się wysoką klasą wyścigową. Kozienicka stadnina słynie nie tylko z hodowli koni, słynie również z gościnności. Świadczą o tym zapełnione rysunkami, zdjęciami i tekstami księgi pamiątkowe. A w kozienickiej stadninie szykuje się na świat jeszcze jeden potomek pełnej krwi angielskiej. Klacz, która w ciąży przebywała około 11 miesięcy, niedługo będzie się źrebić. Ścibskie sąsiadki zaglądają do przyszłej mamy. Czandola nie jest jednak zbyt towarzyska i w tej tak ważnej chwili chciałaby być sama. Źrebaczek też kręci się niezadowolony. Pewnie chciałby już być na wolności. I oto nadchodzi oczekiwana chwila. Poród u klaczy przebiega na ogół szybko i trwa od 10 do 30 minut. Kiedy wszystko przebiega normalnie, pomoc człowieka przy porodzie jest niewielka. Trzeba jednak odciąć pępowinę łączącą źrebaka z matką, zawiązać i odkazić. Teraz mały źrebaczek rozpoczyna samodzielne oddychanie. Należy więc usunąć resztki śluzu, spyszczka i nozdrzy. Resztę oczyści matka. Oblizując źrebaczka dokonuje pierwszej toalety, a jednocześnie pobudza krążenie krwi. Po krótkim czasie od urodzenia, więc od 15 do 45 minut, źrebaczek musi samodzielnie wstać i odnaleźć drogę do odżywczej siary płynącej z sutek matki. Nie jest to takie proste. Mały musi uwierzyć, że na nogach można stać i wyprostować skulone do tej pory mięśnie. Po kilku nieudanych próbach wreszcie chwila równowagi i odważna wędrówka do matki. Ale po słonie ciężko się idzie, a do mleka tak daleko. Thank you.
W pierwszych dniach życia źrebie i matka są nierozłączne i pozostają w stajni. Trzeciego dnia wychodzą razem na spacer. Nasz mały ogier szybko się męczy i często się kładzie. Sen ma jeszcze bardzo mocny. Konie to zwierzęta stadne. Wie o tym każdy hodowca i stara się, aby wszystkie klacze przebywały razem ze źrebakami. Każdy źrebak bezbłędnie rozpoznaje swoją matkę pośród wielu innych, bardzo do siebie podobnych klaczy. Źrebie w pierwszych dniach swego życia wypija od 15 do 20 litrów mleka w ciągu dnia. Zsie około 50 razy na dobę, a po 6 tygodniach podwaja już swoją wagę. Nasz mały ma już miesiąc. Pastwisko to wielkie przeżycie dla sysaka. Jest to pierwsze zetknięcie z przyrodą, swobodą, słońcem i wiatrem. Kiedy mały zażywa swobody i przybiera na wadze, dzieci z całej Polski szukają dla niego imienia. Musi się ono zaczynać na litery CZ, nie powtarzać od 15 lat, być zgrabne, ładnie brzmiące i podobać się dyrektorowi stadniny. W drodze konkursu mały syn Czandoli otrzymuje imię Czardasz. Czardasz ma już 2 miesiące. Widać jeszcze dziecięce kształty w budowie ciała, ale już trzyma się na nogach znacznie pewniej. Mimo to chowa się za plecami mamy, bo to zawsze bezpieczniej. Nieco starsi koledzy Czardasza też podrośli i swobodniej oddalają się od matek. Źrebięta rodzą się zasadniczo wolno od narowów i nałogów, nabywają je ewentualnie w czasie wychowu. Dlatego ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków, jak i prawidłowego obchodzenia się z nimi. Tutaj w Kozienicach niczego im nie brakuje. Popatrzmy, jak spędzają ciepły czerwcowy dzień kozienicy wychowankowie i posłuchajmy fragmentu wiersza Teofila Lenartowicza z 1860 roku. 200 koni, dzielne źrebce, kołobaszy trawę depce. Kto chce konia, niech ogląda. Tego chrapy jak wielbłąda, grzywa jako jedwab lśniąca, a grzbiet jakby u zająca. Głowa sucha, na wiatr chrapka, oczy wielkie jak dwa jabłka. Zęby jakby diamenty, brzuch okrągły, karczek zgięty, szyja długa jak u pawia, jak sarna nóżki stawia. Silne piersi, choć mur walić. Dosyć spojrzeć, co tu chwalić. Jakie ogry, jakie klacze, gdy sprzedaje człowiek, to płacze. Minęła wiosna i lato, zbliża się jesień. W księdze pamiątkowej ktoś napisał: wszystko nas zachwyca tutaj w Kozienicach. Gościnność prawdziwa, każda końska grzywa, przyroda, pogoda, nic ująć, nic dodać, jakąś tajemnicę mają Kozienice.
17 października nasz czardasz kończy pół roku. 6 miesięcy to dla źrebaka dużo i mało. Dużo, bo jest prawie takiego samego wzrostu jak dorosły koń. Mało, bo jest jeszcze bardzo niesamodzielny. Jest to moment, kiedy źrebak musi rozpocząć własne, dorosłe życie bez czułej opieki klaczy. Dokładny termin i sposób odłączania źrebaka od matki zależy od wielu czynników. Między innymi od rasy, tempa dojrzewania, metody wychowu i intensywności żywienia. Odłączanie źrebaka od matki najlepiej przeprowadzać w godzinach wieczornych lub przed popołudniową drzemką. Klacz wraz ze źrebakiem przeprowadza się do stajni, w której jest przygotowany boks dla źrebaka. Najczęściej jest to dość odległa stajnia od stajni matki. Nasz czardasz dzisiaj właśnie wkroczy w dorosłe życie. Zanim to jednak nastąpi, będzie głównym bohaterem uroczystości. Ze Skarżyska Kamiennej przyjechała do czardasza chrzestna matka. To Monika. Rośnij zdrowo, wygrywaj derby, sław imię hodowców z kozienickiej stadniny. Nazywasz się czardasz. Tutaj księga pamiątkowa stadniny, Moniko, popatrz. I teraz tutaj wpiszemy się, że ten akt nadania imienia się odbył, prawda? Proszę cię, weź tutaj, napisz swoje imię i nazwisko. Czardasz. Węgierski taniec ludowy wymagający od tancerzy lekkości, zręczności, szybkości i dobrej kondycji. Ale czardasz to też imię wychowanka kozienickiej stadniny. Czy dzieci, nadając mu to imię, chciały, ażeby posiadał wszystkie walory węgierskich tancerzy? Czy czardasz spełni pokładane w nim nadzieje? Tego jeszcze nie wiemy. Na razie, tak jak każda młodzież, ma dużo swobody. Rozkoszuje się słońcem, świeżą trawą i zabawą z kolegami. Jako najmłodszy wśród całego grona tak zwanych roczniaków, jest jeszcze bardzo dziecinny. Dużo je, odpoczywa i martwi pana koniuszego zbyt małą wolą walki. Swój egzamin dojrzałości będzie zdawał dopiero za rok na warszawskich torach wyścigowych.
Na razie więc z okazji pierwszych urodzin życzymy naszemu podopiecznemu dużo zdrowia i soczystej trawy, a wszystkim pracownikom stagniny wytrwałości w doprowadzeniu Czardasza do sukcesu. Minął rok od urodzenia naszego Czardasza. Dyrektor Jerzy Jaworski. Obchodzimy pierwsze jego urodziny. I ponieważ dzieci w całej Polsce interesowały się jego losem, brały udział w nadaniu mu imienia, wobec tego postanowiliśmy ten dzień jego urodzin odpowiednio uczcić. Robimy to dzisiaj właśnie. I pozwoliliśmy sobie to zrobić w sposób tradycyjny. Oto tort urodzinowy, jedna świeczka, bo jeden rok, butelka szampana i teraz zapraszamy na ucztę dzieci w całej Polsce. Zapraszam wszystkich Państwa na tort urodzinowy. Chcę przedstawić tych, którzy bezpośrednio Czardaszem się opiekują. Tutaj pan podkoniuszy Eugeniusz Sieczkowski, który bierze udział w wychowaniu tego konia, nadzoruje pracę w stadninie, a tam jeszcze, pan Jan Kołdej, który jest bezpośrednim opiekunem i wychowawcą tego konia. Minęło lato. W szkołach zadzwonił pierwszy dzwonek, a w szkółce jeździeckiej rozpoczęły się treningi. Lekcje prowadzi nasz znakomity jeździec Bogusław Sas-Jaworski. Dzieci wypoczęte po wakacjach chętnie uczestniczą w zajęciach. I jak zawsze na jesieni życie w stadninie zaczęło płynąć spokojnie i cicho. Ale nie na długo. Pod koniec września do Kozienic zjechali się hodowcy z całej Polski. Reprezentanci stadnin koni pełnej krwi angielskiej. Młode konie stanęły przed pierwszą poważną komisją. Weźcie tam gorczycę troszeczkę i on tak tą kobyłkę, niech ona się ruszy. O, niech się pokaże lepiej. O, dobra. Może tak. Pierwszy ogier Club House. Permel Country House Bouvier Manoir. W ten sposób inżynier Andrzej Michalski zapowiedział pierwszego ogiera. Oprócz imienia przedstawianego konia podaje się imię ojca, matki, no i głowy rodu, czyli dziadka. Przyjdzie Libijka teraz. Także będą już dwie. Komisja ocenia przydatność młodego przychówku do dalszej hodowli. Dla Libera. Erotyk Labora Bojongler, źrebda z ogierem Clubhouse. Przy matce Sysak, Klacz, Libusza. Dzisiaj przed bystrym okiem komisji stanie również i Czardasz. Na płycie ogier Czardasz, Dipol, Czandola po Juggernaut. Za jakieś 2 tygodnie opuści Kozienicę i pojedzie do Dyrektor Warszawy. Dyrektor Jerzy Jaworski żegna swojego wychowanka. Ze stajen wyścigowych, no i rozpocznie normalny trening konia wyścigowego. Koń się świetnie rozwinął, jest duży, wyrośnięty, mocny, może nawet trochę taki za toporny, powiedziałbym, jak na konia pełnej krwi angielskiej, ale to wszystko jeszcze może zmienić trening. No, to naprawdę. Przyszły opiekun Czardasza, dyrektor państwowych torów wyścigów konnych, Jerzy Michałowicz. Pierwszy raz spotkałem tutaj Czardasza. Koń jest poprawnej budowy, musi zostać poddany surowym próbom selekcyjnym na wyścigach konnych. Oczywiście po cieplarnianych warunkach w stadninie nie będzie to dla niego miłe. Uważam, że powinien przetrwać ten początkowy okres, a mianowicie ujeżdżenia i włożenia siodła, a dalej oczywiście przez okres zimowy będzie przygotowywany
do pierwszych wyścigów i jeżeli nie będzie żadnych losowych przypadków, to powinien wystartować gdzieś na początku sierpnia. Oczywiście najlepszych koni jest bardzo mało. Ta czołówka to jest do 5 koni. Jeżeli on znajdzie się w grupie pierwszych 10 koni, będzie miał szansę kontynuować karierę na torze w Warszawie lub jeżeli zostanie przeznaczony na eksport, to będzie jego kariera przebiegała na torach zagranicznych. Natomiast jeżeli wykaże się odpowiednią dzielnością, możliwe, że zostanie skierowany do sportu, a tam jego kariera również może przebiegać bardzo owocnie. 11 listopada Czardasz ruszył w swoją pierwszą podróż. Drogę tę znają wszystkie konie, które komisja oceniła pozytywnie. Trzeba wtedy pożegnać kolegów i rozpocząć następny etap swojego, tak jeszcze krótkiego życia. Państwowe tory wyścigów konnych to inaczej mówiąc koński zakład treningowy. Dobrze urodzone konie doskonalą tu swoje mięśnie i ciało. Samochód podjeżdża pod stajnię, do której Czardasz trafił drogą losowania. Chłopcy stajenni z radością witają każdego nowego przybysza. Będzie trochę uciechy przy ujeżdżaniu. Czardasz spokojnie opuszcza samochód, nie wiedząc, że jego macierzysta stadnina została daleko stąd. Oczekuje go trener Goździk, który odtąd będzie czuwał nad jego dalszą edukacją. Pierwsze wrażenie bardzo jakieś dodatnie, dlatego że widać, że ma świetny charakter. Wydaje mi się, że nawet bardzo zbliżony do swojego tatusia, to znaczy do Dipola, który był bardzo klasowym koniem, wyróżnił się w międzynarodowych wyścigach też, nie tylko na Służewcu. I wydaje mi się, że on chyba raczej pójdzie w ślady ojca. Jeżeli chodzi o jego budowę, to bardzo mi się podoba i jest, wydaje mi się, bardzo prawidłowy. No, trudno powiedzieć, jaka będzie jego kariera wyścigowa. Jak już powiedziałem, charakter świadczy, charakter ma bardzo dobry. Ale jak on będzie dalej, powiedzmy, w samych wyścigach wykazywał swoje umiejętności, to trudno teraz powiedzieć, dlatego że to dopiero dalszy trening, jego systematyczny trening wykaże po jakimś, powiedzmy, pół roku jego zdolności do galopowania. Popatrzmy, jak Czardasz zachowuje się w nowym miejscu. Ten chłopiec to podopieczny trenera i nowy opiekun Czardasza. Trener Goździk stosuje nowoczesną metodę ujeżdżania. Prosto z samochodu, pod siodło. Uzdę należy koniowi założyć bardzo delikatnie. Wrażenie pierwszego kontaktu z wędzidłem pozostaje później na długie lata. Jeżeli jest ono przykre, koń będzie się bronił przy każdym następnym ubieraniu. Teraz kolej na siodło. Konie często źle znoszą ten dziwny ciężar, walczą z nim i próbują go zrzucić. Czardasz jest uosobieniem spokoju, aż niewiarygodne wydaje się, z jakim taktem i cierpliwością znosi te wszystkie nieznane mu operacje. Teraz moment najtrudniejszy dla każdego konia i jeźdźca – wsiadanie. Niektóre konie bronią się czasem nawet kilka dni przed tym dziwnym ciężarem na grzbiecie. I pierwszy trening. Koledzy Czardasza przyjechali nieco wcześniej. Zdążyli już poznać smak wędzidła i ucisk popręgu. Nauczyli się prawidłowo reagować na podstawowe polecenia jeźdźca. Po krótkiej rozgrzewce kłusem konie przenoszą się na tor ćwiczebny. Tutaj zaczyna się prawdziwa, ciężka praca.
Po treningu chwila odpoczynku przy karuzeli. Można będzie wreszcie ochłonąć z wrażeń pierwszego dnia spędzonego w poważnej szkole. Rok minął, jak z bata strzelił i znowuż spotykamy się na urodzinach Czardasza. W zeszłym roku urodziny Czardasz obchodził jeszcze w macierzystej stadninie. W tym roku już na torze wyścigowym w Warszawie. No, u koni wiek ja osobiście liczę w ten sposób, że pierwsze dwa lata to jest razy 10. To mniej więcej jest już w tej chwili 20-letni młodzieniec, który rozpoczyna karierę sportową w pewnym sensie. No, to jest kariera hodowlana, ale równocześnie jest to kariera sportowa, a więc ten dwuletni koń jest już koniem dorosłym. No tak się składa, że tutaj dzisiejsze nasze spotkanie w dniu urodzin Czardasza poprzedza przegląd wiosenny koni na Służewcu. My tutaj hodowcy z całej Polski, ze wszystkich stadnin zjeżdżamy się po to, żeby przed rozpoczęciem wyścigów przejrzeć nasze konie, które tutaj są w treningu, no żeby zorientować się, jak one wyglądają, żeby porozmawiać o tym, w jakiej one są formie, czego się tutaj panowie trenerzy spodziewają po nich, jak przepracowały zimę. No jednym słowem jest to dla nas takie właściwie robocze święto. My bardzo czekamy zawsze na przegląd na wyścigach. Panu trenerowi Goździkowi życzę, żeby no, przynosił mu splendor jego stajni, no bo to będzie zarówno jego satysfakcja, jak również my w Kozienicach, w stadninie, wszyscy hodowcy, całe to nasze środowisko będziemy czekali na wiadomości o sukcesach naszego Czardasza. Serdecznie panu tego życzę. Dziękuję bardzo. A Czardaszowi też życzę, ponieważ mu nie mogę dłoni uścisnąć, to wobec tego kostka cukru razem z życzeniami sukcesu. Jeżeli chodzi o jego sukcesy dwuletnie, no to wiele elementów wpływa na to. No on, Czardasz, urodził, wydaje mi się, troszkę za późno. To jest kwietniowy koń, tak jak widzicie. 17 kwietnia są jego urodziny i mnie się wydaje, że to będzie miało chyba decydujący wpływ, jeżeli chodzi o jego sukcesy dwuletnie. Mimo że proces skostnienia u niego, powiedzmy, już się zakończył, on wygląda kapitalnie, ale czy on się wykaże tą prędkością dwuletnią, to wydaje mi się, że sukcesy jego przypadną raczej w wieku trzyletnim. No, oby tak było, bo trzyletnim jest rozgrywana największa
nagroda, jaką są derby, to jest marzeniem każdego trenera i każdego hodowcy na pewno, żeby taką błękitną wstęgę zdobyć. Siodłamy koni i Stasiek siodłaj cyganite, ty parabole posiodłaś i Michał posiodłaś sana, a ty Józiu pójdziesz sobie z Czardaszem do szpitala, trzeba będzie go szczegółowo przebadać. Wieście siodła i jedziemy siodłami. To daj panu tą kartkę. Kartkę, tak jest. Dobry. Mam kłopoty z konikiem. Tu jest karteczka, trener mnie przysłał do szpitala z tym koniem. To jest Czardasz. Jakiego to są kłopoty? No raczej z przodem, coś łopatki i przednie kończyny. No to musimy go obejrzeć. Najpierw go obejrzymy w spoczynku. Dokładnie. Jeżeli chodzi o jego postawę, to on ma troszeczkę zgięty nadgarstek. Musimy mu zrobić później rentgen stawu nadgarstkowego, sprawdzić proces kostnienia. Zaraz zobaczymy ścięgna, czy są prawidłowe. No, daj nóżkę, Czardasz. No, ścięgna ma prawidłowe, nic się tutaj nie dzieje. Zobaczymy teraz ruchomość w stawach. Bardzo dobra. Tu tak samo, w stawie nadgarstkowym jest też ruchomość dobra. Dobrze. Przepraszam cię, doktor, ale stań już z boku tutaj. Przepraszam. Pozwól tak. Do przodu. Przyjrzyj mu się podstawę. No rzeczywiście ma tutaj troszeczkę przesuniętą. To, że on jest piękny. Tak. To nie świadczy, że on jest na kończynach dobrze stoi. Górą jest bardzo ładny, natomiast rzeczywiście od stawów nadgarstkowych jest przesunięcie osi kończyny. Jest troszeczkę przesunięcie śródręcza w stosunku do stawu nadgarstkowego. I to może sprawiać kłopoty w trakcie treningu. Proszę popatrzeć, jaką szeroką piersią ma. Prawda? Proszę, teraz idziemy zobaczyć. Z tyłu proszę popatrzeć na niego. Taki koń, a szczególnie wyścigowy, powinien mieć portki. On ich jeszcze nie ma, wybudowanie. On tego jeszcze nie ma. Ale za rok to będzie naprawdę klasowy koń. Czyli wymaga dosyć spokojnej, ale za to cierpliwej, dłuższej pracy rozwijającej tak mięśnie. Ogólnie tak mięśnie jego zadu. To może byśmy zobaczyli teraz konia w ruchu. Proszę bardzo. Józiu, proszę kłusa teraz do nas. Do nas i miniesz nas. Będą kłopotów się go ktoś. To nie szkodzi. On jest taki mułowaty. Bardzo dobrze, ja wolę konia takiego, proszę ciebie, mułowatego, jak on jest.
jak energicznego. Bo w dystansie to później okaże ci, co to jest. Dobra. No co, pokażesz na ząbki swoje, prawda? Zobaczymy, daj, kochany, nie denerwuj się. Oj, zobaczymy. Nie denerwuj się, chwileczkę, poczekaj. To niemiłe, ale zaraz zobaczymy. Nie. Dobre ząbki są. Dobre. Dobrze. Czyli po wyglądzie widać, że zęby w porządku. No zobaczymy oczy. Oko lewe. Źrenica prawidłowa. Dno oka bez zmian. Ostrość wzroku w normie. Teraz zobaczymy drugie oczko. Oko prawe. Też źrenica jest prawidłowa. Dno oka jest bez zmian. I ostrość wzroku jest normalna. Wzrok ma w porządku. Oczy ma w porządku. To co, robimy rentgen stawu nadgarstkowego. Ja... Na tej wysokości pozostanie mi, gdzie jest. Może minimalnie. Ja bym jeszcze tutaj kasetę. Jak będziesz gotowy, to ty... Na nadgarstku. No, bądź wszystko. Dziękuję. Dobrze, to wywołamy teraz mięcie. Podniesie pan główkę do góry, dobrze? W drugą stronę. Musimy coś widzieli. Teraz zrobimy badanie serca. Zobaczymy, jak pracuje serduszko, elektrokardiogram. Podłączymy mu takie specjalne elektrody. O, to go będzie trochę bolało. O, nie zdenerwuj się. Tu pójdzie. To jest dosyć takie bolesne. Oj, nie. O, jeszcze jedną elektrodę tylko tutaj w uszu. Widać, że elektrokardiogram jest prawidłowy. Praca serca jest bez zarzutu. Dzień dobry. No, jak się kłaniasz? Ja osobiście jestem zadowolony z badań. Tak. Tutaj zrobiliśmy mu jeszcze rentgen stawu nadgarstkowego. Proces kostnienia jest zakończony, jak widać. Kości są dosyć mocne, dobrze wysycone. Także jeżeli chodzi o układ kostnienia, nie ma problemu. Zrobiliśmy mu elektrokardiogram. Serduszko też pracuje bardzo dobrze, bez zarzutu. Zrobiliśmy tak samo badanie laboratoryjne krwi, które by świadczyło, że on jest, jeżeli chodzi o trening, jeszcze niezaawansowany. Wykonaliśmy badanie krwi, badanie hematokrytu w celu określenia orientacyjnie stopnia wytrenowania. Po pobraniu krwi krew została odwirowana i w tej chwili na widocznej tutaj skali możemy odczytać procent krwinek czerwonych w stosunku do osocza w pobranej krwi. Na skali tej z podziałki odczytujemy wynik 45. Według norm możemy powiedzieć, że koń znajduje się w stopniu wytrenowania średnim. No normalne, to jest normalne w tej chwili, powiedzmy, on, ja nie przewiduję, żeby on startował w pierwszych dniach wyścigowych. W związku z tym, dlatego jest w takim stopniu wytrenowania. Nie goni go pani. Tak, naturalnie. Ponieważ myśmy tutaj zrobili badanie jego właściwie postawy, zobaczyliśmy na jego nogi, na jego właściwie tą całą fizyczną budowę,
stwierdzamy, że rzeczywiście przy jego budowie teraz jest troszeczkę za wcześnie, żeby go brać do intensywnego treningu. I pomimo tego, że on jest w porządku, przy jego fizycznym dużym rozwoju też proponowalibyśmy, żeby jednak ten trening był umiarkowany jeszcze przez około miesiąc, dwa tak, miesiące. Niestety tak w tej chwili my to robimy. Mi się wydaje, jeżeli można, panie trenerze, jako dwulatka niech pan trochę o nim zapomni. I jako trzyletni koń. Tylko będę panu gratulował. W każdym razie, jak dotychczas przebieg jego, powiedzmy, rozwoju jest prawidłowy, bez zastrzeżeń. Nawet uważamy, że on jest doskonale utrzymany. I jak na konia, który jest trudny do utrzymania, na razie mu nic właściwie nie dolega. No dobrze, będziemy w takim razie bardzo się nim delikatnie w dalszym ciągu opiekowali. Powodzenia panu. Dziękuję bardzo. I koni koni. Ja wam też również dziękuję. Tak samo życzymy sukcesów. Proszę. Proszę na wagę. Dzień dobry. Dzień dobry. Konitwa czwarta, koni ma 6. Tak? I 5. Czardasz, tak. Jest 57 kg. Dziękuję. Dziękuję. Trzymaj się od góry. Pokusi? Ale nie masz gdzie. Nie, to na razie. No, ryka ci. Co jest? Co jest? Ty, on ma. A ten młody kot. Co tu gadają? Przeprowadź. Gonitwa dla dwuletnich koni drugiej grupy, dystans 1200 metrów. Druga grupa to są te konie, które jeszcze nie wygrały wyścigu. Jak wygrają wyścig, przechodzą do grupy pierwszej. Biegają Cyceron, hodowli Kozienickiej, jockey Bolesław Mazurek, Brutal, hodowli PSK Strzego, jockey Józef Gębory, Strumień, hodowli PSK Iwno, jockey Ochocki, Księżyc, hodowli PSK Golejewko, jockey Mełnicki, Czardasz, hodowli Państwowej Stadniny Koni Kozienice, jockey Eskar Kosa i Diopter hodowli stadniny Moszna, jockey Zbigniew Jurek. Wydaje się nam, że faworytem publiczności winien być Ogier Księżyc, półbrat zwycięzcy derbów w Wiedniu i Warszawie, Ogiera Korabia. Bardzo ciekawe pochodzenie ma Czardasz, tak jak powiedziałem, hodowli Kozienickiej, Dipol i Czandola i nie jest tu pozbawiony również szans na bardzo dobre miejsce. Staraj się przede wszystkim przyjąć start. No z pola numer kapitalny. Żeby od razu się ustanowić. Najgroźniejszym koniem tu jest, wydaje mi się, czwórka Księżyc. I zaraz po nim się układa i staraj się galopować po nim. To wszystko, na dwuletnich nie ma tu filozofii. Jechać mi się, tu masz lepszego. Chodź, Stasiu, tu po mnie, chodź. O, tu właśnie chodzi, ja tam patrzę, za tym najlepszym się ustawiam. Chodź po mnie od razu. No wreszcie Czardasz doczekał się rozpoczęcia swojej kariery wyścigowej. Dzisiaj w czwartej gonitwie na Służewcu biega w stawce 6 koni. No jak to na wyścigach, zawsze jest to zasadnicze pytanie. Wygra, nie wygra, prawda? A który wygra, a czy na pewno wygra? No oczywiście tutaj to są wyścigi, to są konie, to są powiedzmy warunki. No więc tutaj te wszystkie domniemania są takie dosyć niepewne.
No pewno każdy hodowca, jestem hodowcą czardasza, jak wiadomo, no każdy hodowca chciałby, żeby jego koń wygrywał. Jak jest pytany, który tu jest najlepszy, to mówi, a no właśnie, ten mój. Ale to jest trochę tak, z przymrużeniem oka. A jeżeli chodzi o czardasza tutaj w tym wyścigu, no ja myślę, że wygrać to on tutaj nie wygra. No przede wszystkim ten koń debiutuje w wyścigu. Więc właściwie naprawdę nie wiadomo, jak on w wyścigu chodzi, jak on ten wyścig przyjmie, czy on ma, powiedzmy, wolę walki na przykład, prawda, jak on wytrzymuje kondycyjnie. No a poza tym, no tutaj z performansów, które mam przed sobą, no to wynika, że tutaj takie rodowodowo konie lepsze od niego biegną, więc ja myślę, że jak on byłby tutaj gdzieś, powiedzmy, trzeci, to byłby dobry początek, to, ale to wszystko są takie moje pobożne życzenia na ten wyścig. No a co będzie dalej, to zobaczymy. Ruszyły. Prowadzi Brutal na drugiej pozycji Cicero, na trzeciej Czardasz, na drugą pozycję przeszedł Czardasz. W tej chwili prowadzi Czardasz, na drugiej pozycji jest Brutal, na trzeciej pozycji Cyceron, czwarty Księżyc, piąty Strumień i szósty Diopter. Połowa zakrętu, nadal prowadzi Czardasz, na drugiej pozycji Brutal, na trzeciej Cyceron, czwarty Księżyc, piąty Strumień i szósty Diopter. Przed wyjściem na prostą Czardasz, Brutal, Cyceron, Księżyc, Strumień, Diopter. Na prostą wyprowadza Czardasz. I wygra ta Czardasz. Jak Księżyc. Dlaczego wygrał Księżyc ten wyścig? Uważam, że Księżyc w moim rozeznaniu, że jest koniem klasowym, bardzo dobrym dwulatkiem, który po prostu miałem w zeszłym roku i w tym roku brata jego, półbrata, Koraba, który wygrał, 8 razy startował, 8 razy wygrał. Uważam, że Księżyc z charakterem i budowy mocniejszy jest od Koraba i uważam, że Księżyc będzie jednym z najlepszych koni dwuletniej u nas, raczej będzie derbistą, uważam, ma szansę do derbów, a koń, który był drugim za mną, bardzo dobrze przebiegał, nigdy tyle lat obserwuję konie dwuletnie, nigdy się nie spodziewałem, ale biegał kapitalnie. Ja jestem w pełni usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o debiut Czardasza, bo jednak przegrał do lepszego konia i do konia, który już biegał w tym sezonie, a to jest dla dwuletnich koni jest szalony handicap, szalona przewaga. I wydaje mi się, że w dalszym ciągu jego kariery wykaże się jednak swoimi zdolnościami w wieku trzyletnim, bo to jest i pochodzenie jego, i jego budowa przede wszystkim, jego predyspozycje galopowania. Wydaje mi się, że w wieku trzyletnim będą bardziej wydajne jak w wieku dwuletnim. Chociaż jockey mój jest odmiennego zdania. Więc uważam, że też, że bardzo dobrze przebiegał. Zadowolony jestem z tego drugiego miejsca. No i myślę, że będzie w drugim wyścigu lepiej jeszcze biegał. Drogie panie, jeżeli wasi mężowie rozpoczną znikanie z domu w środy, soboty i niedzielę, to jeszcze nie musi znaczyć tego najgorszego. Znaczy, że po prostu rozpoczął się sezon na służewcu. Przez 72 dni wyścigowe startować będzie 470 koni pełnej krwi angielskiej i 200 koni pełnej krwi arabskiej.
Mało tego, okazało się, że jesteśmy tak znakomitymi trenerami, że powierzyli nam swoje konie do trenowania Czesi, Rumuni i Norwedzy. Także zapraszamy od jutra na Służewiec. 72 dni gonitw, wiele emocji, no i na pewno zarobi totalizator. Czardasz telewizyjny, koń. Nie, nie, czwarta dla ciebie. Biegał, no nie. Dobra, uciekaj. Na nogach jest. No to mów pan o nim, co coraz lepiej. Będzie biegał. Koń ładnie przezimował, bardzo się rozwinął. Nawet może trochę za bardzo wyrósł. Nie wiem, czy to nie będzie mu przeszkadzało w jego wynikach wyścigowych. Ciekawy będzie jego dalszy los tego konia, bo tak jak on w tej chwili wygląda, to on raczej chyba gdzieś w sporcie się znajdzie dla siebie miejsce, bo koń jest duży, masywny. Jeżeli by jeszcze okazało się, że ma jakieś predyspozycje do skoków, no to może być takim poszukiwanym koniem sportowym. Czardasz przeszedł pierwszy moment kwalifikacji, a mianowicie został przez komisję zakwalifikowany do biegania na sezon 86, prezentuje się dobrze, no przezimował, tak jak większość koni na Służewcu, dobrze, mimo że zima była bardzo ciężka. No więc tak jak co dzień Czardasz bez przerwy, nawet i w niedzielę, przed sezonem musi przygotowywać się do swoich startów. Uważam, że w tym roku powinien jeszcze progresować w wieku 3-letnim, dlatego że to jest koń o takim pochodzeniu, gdzie rodzice właśnie swoje zdolności wykazywali w wieku 3-letnim.